W najnowszym odcinku projektu Life o tym, dlaczego aborcja nigdy nie jest i nie będzie bezpieczna. Zapraszam. W sieci możemy znaleźć hasła typu aborcja jest ok, aborcja jest bezpieczna. Pojęcie bezpiecznej aborcji jest błędne. Należy mocno podkreślić, że aborcja, podobnie jak inne procedury medyczne i chirurgiczne, niesie za sobą duże ryzyko wystąpienia wielu powikłań, nie tylko bezpośrednio po zabiegu, ale również w dalszej perspektywie. Do bezpośrednich powikłań po aborcji zaliczamy przede wszystkim krwotoki, uszkodzenia macicy, uszkodzenia szyjki macicy, infekcje narządu rodnego, infekcje miednicy, a także zapalenie otrzewnej. John Turp z Uniwersytetu Karoliny Północnej, podsumowując doświadczenia z 40-letniego okresu legalnego stosowania procedury aborcji w USA, stwierdził, że terminacja ciąży związana jest z wyjątkowym ryzykiem niekompletnego opróżnienia macicy. Jednocześnie badacz wymienia najczęstsze komplikacje po aborcji: krwawienie lub krwotok z macicy, urazy szyjki macicy, infekcje narządów rodnych. Ponadto konsekwencją infekcji po aborcji może być także śmierć kobiety. Badania naukowe z 2011 roku mówią, iż 30% zgonów spowodowanych aborcją wynika właśnie z infekcji dróg rodnych. Istnieją również odległe skutki aborcji. Dotyczą one nie tylko samej kobiety, ale także jej przyszłych dzieci urodzonych w kolejnej ciąży już po przebytej aborcji. Jednym z najczęstszych wymienianych odległych skutków aborcji jest wzrost ryzyka przedwczesnego porodu. Potwierdzają to dane kanadyjskich naukowców. U kobiet, które dokonały aborcji w przeszłości, ryzyko urodzenia przed 32 tygodniem ciąży było większe o 45%, przed 28 tygodniem o 71%, a przed 26 tygodniem o 117%. Nasze badania wykazały istotny wzrost ryzyka przedwczesnych porodów wśród kobiet, które przerwały ciążę. Ten związek jest tym silniejszy, im niższy jest wiek rozwojowy dziecka. Czytamy w tychże badaniach. Przebyta aborcja powoduje również wzrost ryzyka wystąpienia ciąży pozamacicznej, a także łożyska przodującego. Ryzyko wystąpienia ciąż pozamacicznych u kobiet, które przeszły 3 lub więcej aborcji, jest ponad dwukrotnie większa niż u kobiet, które nigdy nie przerwały ciąży. Tak wynika z fińskich badań, w którymi objęto ponad 300 tysięcy kobiet w latach 1983-2008. Poronienie w kolejnej ciąży to również jeden z wielu skutków aborcji. Potwierdzają to brytyjskie badania naukowe, w których możemy przeczytać, że przebyta aborcja zwiększa o 63% ryzyko poronienia w pierwszym trymestrze kolejnej ciąży. Kobiety powinny być również świadome, iż aborcja niesie za sobą ryzyko urodzenia martwego dziecka w kolejnej ciąży. W porównaniu z młodocianymi kobietami, które nie rodziły, ryzyko umieralności okołoporodowej było 1,8 razy większe, a umieralność noworodków 4,6 razy większe u kobiet, które doświadczyły wczesnej aborcji. Czytamy w niemieckich badaniach przeprowadzonych w Dolnej Saksonii. Aborcja nie jest obojętna także w kontekście nowotworów. Literatura naukowa obszernie porusza to zagadnienie, potwierdzając, że zwiększa ona ryzyko zachorowania na raka piersi, szyjki macicy, jajnika czy endometrium. To tylko niektóre z powikłań bezpośrednich i odległych po aborcji. Więcej informacji, a także inne badania naukowe można znaleźć w naszej książce Vademecum – Ekologia prokreacji. Istnieją również psychiczne skutki aborcji, ale o nich opowiem w osobnym odcinku naszego projektu Life. Warto zapamiętać, że aborcja to niezwykły zabieg, ale przede wszystkim zabicie nienarodzonego dziecka. Ma ona długofalowe skutki dla zdrowia i życia kobiety. Dlatego bardzo ryzykowne jest powielanie haseł o bezpieczeństwie aborcji. Niestety, pandemia stała się pretekstem do promowania aborcji farmakologicznej na szeroką skalę. Taka aborcja jest wyjątkowo niebezpieczna dla kobiet. Przeprowadzana jest na własną rękę w domu bez nadzoru lekarza. Nierzadko może spowodować śmierć kobiety.
Dużo mówi się o prawach, ale mało o konsekwencjach. Dlatego warto podkreślić, że aborcja, którą tak wielu obecnie przedstawia jako dobro i element podstawowej opieki medycznej, jest nieetyczna. W odniesieniu do aborcji mamy zawsze dwie ofiary – nienarodzone dziecko i jego matkę. Warto też zauważyć, że kobieta, która dokonała aborcji, nie przestaje być matką. Jest matką zabitego dziecka. Jak zwykle zapraszam Was na naszą stronę internetową, gdzie znajdziecie newsy ze świata, a także nasze inicjatywy. Zachęcam do polajkowania profilu na Facebooku, a także subskrypcji kanału na YouTubie. Pamiętajcie również, że możecie wesprzeć nasze inicjatywy, jak Fundusz Dziecka Chorego czy Fundusz Ochrony Macierzyństwa, poprzez wpłaty na konto albo funnymoney.pl. Do zobaczenia!